Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i rozpoczynamy kolejny odcinek Shiry i Księżniczek Mocy, a tak konkretniej to rozpoczynamy czwarty sezon i sezon. Czwarty sezon jest epicki. Naprawdę. To, co będzie się działo w tym sezonie, no to będzie jeszcze lepsze niż w poprzednich sezonach. I muszę powiedzieć, że od tego sezonu naprawdę Glimmer zaczęłam uwielbiać. W tych pierwszych trzech sezonach to może jeszcze ona nie była z tak głęboką i rozwiniętą postacią, ale od tego sezonu naprawdę zaczną się z nią epickie i mocne wątki. To mogę powiedzieć. No cóż, zakończenie trzeciego sezonu było dramatyczne. Nie było tam szczęśliwego zakończenia. Katra otworzyła portal, który doprowadził do tego, że ludzie zaczęli umierać, świat się zaczął rozpadać, Adora musiała coś z tym zrobić i... No cóż, był taki moment, gdy chciała się poświęcić, lecz powstrzymała ją przed tym Angela, która postanowiła sama się poświęcić i wyciągnęła miec z portalu, doprowadzając do tego, że sama w owym portalu tknęła. No, że portal jest poza równie zasięgiem, no to nie ma jak tej Anceli wyciągnąć i prawda jest taka, że z perspektywy Adory i reszty można uznać, że Angela po prostu nie żyje. Jest to naprawdę mocne, ponieważ już cała historia w Sizy będzie się rozgrywała bez Anceli. Nie będzie ratunku dla niej, nie będzie nic ratunkowej, już jej po prostu nie będzie. Glimmer sobie będzie musiała radzić bez matki. No i w tym sezonie doświadczymy tego, jak sobie będzie radziła. To zostanie królową. No i na tym się właśnie będzie skupiał ten odcinek. No ale dobra. Rozpoczynamy. Glimmer ma od tego sezonu nowy look i naprawdę wygląda spoko. Glimmer, chodź prędko. Jesteś potrzebna w sali Rady Wojennej natychmiast. Nie ma czasu do stracenia. Musisz podjąć decyzję. Ja, Glimmer teraz będzie krową, no to będzie musiała więcej decyzji podejmować. Czym z tobą? Przyszła królowa zdecydowała. Podczas koronacji Glimmer zaserwujemy tort lodowy! No tak, oni teraz przygotowują koronację Glimmer. No, dobrze, że przynajmniej jeszcze ma Castaspelle. Przepraszam, ona ma tak dziwne imię, że czasami można zapomnieć. Dobrze, że ona ma przynajmniej jeszcze ją, bo naprawdę bez jakiejkolwiek rodziny, to ona by się chyba w tym momencie załamała. Bogu wielkości, ciemność zmienia się w blask. My tu przy tobie będziemy stać. Wygrać musimy ten bój, silni jak nikt i dzielni jak nikt, dzielni jak nikt. Będziemy tam wielką moc, ma już czas użyć wszystkich sił, by zrobić to. Zrobimy to! Oj, właśnie. Nie wiem, czy... A co nowe? Wiadomo, tego nie zobaczycie, ale w tym momencie jest nowe intro od tego sezonu. Między innymi teraz w tym kadze z Hordą nie ma już Shadowweaver. Tam Shadowweaver nie ma, tylko zamiast tego jest Katra. Jest Hordak i jest też w przykładzie Hord prawie również. I również tam też jest nowa postać, która się pojawi w tym sezonie. No a z kolei jeśli chodzi o... Tutaj... naszych bohaterów. No to już nie ma Anzeli. Nie ma już Anzeli, no bo już nie ma Anzeli, ona odesła, więc już Anzeli nie ma w Ince, niestety. Jest to ciekawy hologram Mary. Jest Swifty, no teraz Swifty to był od zawsze. Jest też nowa postać. Po prawej. Ale to nie będę mówić, kto to jest. Spirenela i Tetosa, Frosta.
Mermista. No tam gdzieś cały Cichok również. No ale właśnie. Już nie ma Anzeli, no jest teraz Glimmer z tym swoim nowym wyglądem. Więc naprawdę intro się trochę zmieniło na ten sezon, ale w sumie to dobrze. Jest jakieś zmiany zostały wprowadzone. Ale najlepsze jest to, że mimo tego, że już po stronie Hordy nie ma Sadweaver, to również Sadweaver nie ma po stronie bohaterów. Sadweaver już w ogóle zniknęła i nie ma już Ince. Nie ma już Ince Sadweaver. Co również ma sugerować nam, że Sadweaver nie jest na jakiejkolwiek stronie. Ona jest po swojej własnej stronie i dlatego jej nie ma w Ince. Ale też zaraz nie ma Entrapty. Entrapta była w Ince od pierwszego do trzeciego sezonu, to co było w sumie dziwne, biorąc pod uwagę to, że ona już od drugiego sezonu była po stronie Hordy, ale również przy okazji teraz już nie ma w ogóle Entrapty w Ince. No bo Entrapta została wysłana na Wyspę Bestii. I naprawdę sporo się zmieniło od trzeciego sezonu Anzela. No i już nie ma. Entrapta została wysłana na Wyspę Bestii. Glimmer zostaje krową. Jest naprawdę sporo się zmieniło w tej ekipie. Goście zaczynają się zjeżdżać. Nie mogę uwierzyć, że to naprawdę dzień mojej koronacji. Mojej królowej Glimmer. Jak dziwnie to brzmi. Królowa Glimmer. Królowa Glimmer. Nawet to brzmi. Królowa Glimmer! Cia, trzeba będzie to trochę oswoić. A ja nie sądziłam, że do tego kiedyś dojdzie. Hej! Uszy do góry! Masz mnie i Bo do wsparcia w każdej chwili. Zadbamy, by ten dzień był wspaniały. No dobrze, że w stanie ona jest sama ich. Tak, racja. Damy radę. Dobrze wyglądam? Jak królowa. Tutaj wszyscy jesteście i czemu tak stoicie? Goście zaczynają się zjeżdżać. Chodź, chodź. Jest tyle pracy. Martwię się o Glimmer. Musi jej być ciężko świętować po tym, jak Angela odeszła. To jej... No, to jest najgorsze, że ona zostaje królową w momencie, gdy jej matki już nie ma, a nie w momencie, gdy jej matka zadecydowała, że Glimmer jest gotowa być królową. Dla Glimmer piękny dzień. I takim go uczynimy. Wystarczy, że nie będziemy wspominać... O Angeli? O tym wszystkim, tak. A teraz chodź! No właśnie, Adora, nie wiem, co to jest do końca dobry pomysł, no ale w sumie tak faktem, że intencje ma dobre, tylko właśnie... No... Jedno się potem może okazać, że jednak Glimmer chciałaby, żeby coś tam o niej mówili. A więc... Ceremonia otwiera rytualne wyzwanie. Po nim nastąpi twoje pierwsze przemówienie jako królowej, a to najważniejsze. Wszystko zostanie zwieńczone wielkim balem. Będzie wyzwanie. Jesteśmy w tym świetni. Tak, wyzwanie królowych, dzięki któremu Glimmer uzyska dostęp do kamienia runicznego. Moc kamienia żywiołów została podzielona. Niech to na jest, co musi brać udział w jakimś wyzwaniu, jakby już dosyć stresu nie miała. Lona między ciebie i twoją matkę w dniu twoich narodzin. Lecz teraz, gdy... Gdy jej zabrakło... Co do tego wyzwania? Bardzo delikatnie powiedzieć teraz, gdy już ona nie żyje. Znaczy wiadomo, no ona żyje, tylko z ich perspektywy ona nie żyje. Jedni w tym jesteśmy, co nie? Tak, tak, wszystko jest na zwojach. Tajemne rytuały, świadkowie, światła, etc., etc. A, i będzie wam potrzebny to. Nie za dużo tego? To dekoracje kwietne, Glimmer. Co o nich sądzisz? O, to jest jeden z tych ludzi perfumy. Są dość... dobre? Masz rację, okropne. Spalić natychmiast i zwalniam cię. Ona powiedziała, że są dobre. Ciociuka Staspella, a ty się niczym nie martw. Otóż... Poza byciem potężną czarodziejką, jestem również legendarną organizatorką imprez. To będzie... Może dałabyś jej prawo głosu, dałabyś jej prawo coś powiedzieć? Wiekopomna koronacja. Glimmer, zabierz nas na taras. O, to idziemy na piechotę. Świetnie, przyda nam się ciutruchu. Ona jest zbyt gadatliwa. I co sądzisz? Chciałam ci strzelić coś naprawdę ekstra. To będzie istny koszmar. Koszmarnie, fajnie, nie? Mogę zrobić więcej. Ja doceniam twoją wyobraźnię, lecz potrzebny mi ktoś do bardzo ważnego zadania. Witanie gości. O, potrzebny ci bramkarz. Wchodzę w to.
Braka! No co, dla Glimmer to jest za dużo. Zbyt wielki stres i zbyt sporo za to zrobienia. Mam się bramkarz trud. Glimmer, potrzebuję twojej opinii odnośnie wiodącego koloru. Dalibyście jej na chwilę odechnąć, co? Bieski? To może fiolet? Doskonały wybór! Czy to nie frajda? Wkrótce będziesz musiała podejmować mnóstwo decyzji, tak jak twoja ma... No tak. Raz, dwa, wszyscy. Adoro, przesuń proszę rzeźbę lodową na bok. Nadal potrzebujemy dekoracji. Tak, będzie musiała podejmować sporo decyzji, no jak tak będzie się na nią najeżdżać, no to... Będzie miała z tym problem. Ci kwietny, gdzie ten florysta? Wylałaś go. O, tak. A może ty byś chciała ułożyć kwiaty, Glimmer? Wiesz co? Założę się, że Mermisto. Aż się pali do układania kwiatów, prawda, Mermisto? Jej, jak na to wpadłaś. Dekoracje kwiatowe to mój konik. Cudownie! Tylko co ma Mermista, a nie perfuma? Mówmy długość łodyżek. Co? Nie! Dlaczego? No właśnie, co ma Mermista, a nie perfuma? Perfuma by się do tego najlepiej nadawała, no ale dobra. Gadać o mojej pieśni koronacyjnej. No jest ten, no oni ją tak męcą w tym odcinku i ona nie jest w stanie odechnąć na chwilę, nie jest w stanie na chwilę odpocząć. No potrzebował sceny i owsa dla końskiego chóru. Nie zawracaj Glimmer głowy! Bramkarz! Hej! Wszystko chyba zaczyna się układać, nie sądzisz? Tak jest. O nie! Tak, będzie przepięknie. Co jeszcze jest do zrobienia, Bo? Nadal nie łapię, do czego służy lampka. Strasznie to tu oficjalne i zagmatwane. Napisali, że Glimmer musi założyć jakąś ceremonialną szatę. Pojęcia nie mam jaką. Może jak spróbujemy wspólnie... Nie bój nic! Nasz duetik załatwi to za ciebie. Ale Glimmer, jesteś natychmiast potrzebna w jadalni, żeby zatwierdzić metodę składania serwetek. Może łabądki, jak sądzisz? Ach, ja... Masz rację, to beznadziejny pomysł. Powinnam sama siebie zwolnić. Ciociu Kasto, nie! Mermisto! Wazy! Przestańcie tłamsić moją kreatywność! Błagam! Nie ma straty! Zajmiemy się i tym! Baw się dobrze! Ja na miejscu Glimmeru z tłumaczy bym osala, naprawdę. Na jej miejscu już bym osala, serio. Baw się? Tam, ma się bawić w momencie, gdy jej matka... No właśnie. No i teraz wracam do Hordy. No a Katradas oczywiście się nie poddaje. No Hordak to musi być też wściekły w tym momencie. Hordaku, nasze wojska siedzą bezczynnie. Na co jeszcze czekamy? Musimy omówić plany dotyczące... Plany. Twój ostatni plan polegał na uruchomieniu portalu, zanim ten był gotowy. Pamiętasz, jak to się skończyło? Wiesz, co mi się podoba w tej scenie? Podoba mi się to, że Hordak jest zły z tego powodu, a to oznacza, że on jednak ma swoje ograniczenia, on nie jest gotowy i też nie chciał, mimo wszystko, zniszczyć całego tego świata. On sobie zdawał sprawę z tego, że to się również dla niego skończy źle, a to oznacza, że gdyby tylko Katra nie obezwładniła Entrapty i gdyby tak nie osalała, no to gdyby Entrapt powiedziała Hordakowi o tym, że jest problem z portalem, to Hordak faktycznie wyszukałby ją i by poczekał z tym portalem. To równie to świadczy o nim trochę na plus, że dzięki Entrapcie on bardziej się... Może nie tyle co opanował, to jest źle powiedziane, ale po prostu... Za to się trochę zmienia na lepsze. I nie ma u nas takiej obsesji, żeby wygrać za wszelką cenę. No niestety Katraman, ale wiemy za całą sprawą. I co z tego? I tak się opłaciło. Rebelianci są w rozsypce, ich królowa przepadła. Teraz wreszcie mamy szansę zdobyć przewagę. Tak, ja, nawet dla Katry to jest plus. Jak mamy to niby zrobić, skoro nie udało ci się nawet zapobiec infiltracji strefy trwogi przez rebelię? Tak jak wcześniej mówiłam, to Entrapta! Mówiłem ci, byś więcej nie wymieniała tego imienia w mojej obecności.
Skoro bezczynność tak ci doskwiera, to możesz podwoić nasze straże, żeby żadna księżniczka nigdy więcej nie dostała się nam do strefy trwogi. Masz szczęście, że moja wiadomość do Horde Prime zdołała przejść. Świetnie, czyli... To jedyny powód, dla którego jeszcze tu jesteś, zamiast ponosić karę za swoją nieudolność. A teraz wynoś się stąd! Sasa, mimo tego, że bardzo lubię Katrę, jest to na postać Shiry, to w tym momencie jestem akurat w stanie zrozumieć Hordaka. No... Jakby nie patrzeć. Dla niego Entrapta faktycznie zaczęła być ważna. Zaczęła być dla niego taką pozytywną energią, która zaczęła go zmieniać na lepsze. No i nic dziwnego, że w tym momencie jest on aż tak zdenerwowany, dowiadując się o tym, co Entrapta niby zrobiła, choć wiadomo, to jest kłamstwo, Entrapta go nigdy nie zdradziła. I myślę, że on chyba coś sam w to nie wierzy. On sam w to nie wierzy. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że nic nie jest w stanie zrobić na chwilę obecną. I no, stara się z tym jakoś zżyć. Choć dalej ten Entrapta, widzicie, siedzi mu w głowie i przez to jest on teraz zdesperowany. No, to jest ten moment, gdy nawet trochę możemy Hordaka w tym momencie zrozumieć. I to jest coś, co mi się podoba, że nawet twórcy chcieli jego trochę uczłowiecznić, że faktycznie on też nie jest taki tak od razu najgorszy. No i mimo tego, że wiadomo, możemy się utożsamiać z Katrą, możemy ją zrozumieć, to jakby nie patrzeć, to teraz Katra naprawdę się źle wobec niego zachowuje, jeśli chodzi o to jej kłamstwo na temat Entrapta. No w tym momencie ona bezcelnie nim manipuluje. Ale z drugiej strony można mówić, że to jest pewnego rodzaju zemsta, biorąc pod uwagę to, że on sam również źle traktował wcześniej. No tyle za tym razem dla odmiany jego złość w jej stronę, no mimo wszystko można zrozumieć, no. Ten cero, ta bajka jakby nie patrzeć jest Sara, to jest coś, co mi się podoba w tej bajce. Ta bajka jest Sara, okej, możemy zrozumieć Katrę, ale to jest wcale nie jest tak, że ona jest tutaj bez winy i że ludzie, którzy są na nią zli, no w ogóle nie mają powodu zrobić źli. No akurat Hordak w tym spadku ma powód, żeby być na nią zły. Zabrało nam to trochę czasu, lecz wreszcie znaleźliśmy królewską szatę koronacyjną. Jej, Glimmer! Wyglądasz? Moja mała Glimmer, taka jestem z ciebie dumna. Wiem, że będziesz wspaniałą królową. Oj, już prawie czas na wyzwanie. Daj mi chwilkę, a szata będzie leżeć jak ulał. Jasne. Wyzwanie, o którym wciąż nic nie wiemy. Ale będzie dobrze. Casta Spella zajmie się szatą, bo obczai lampkę, a wy będziecie cały czas u mojego boku, prawda? No, dla niej to jest za dużo, jak na jeden dzień. Tak. Adorko, pozwól ze mną na słówko. Nie wiem. Adorko. Sam zaczął do niej mówić Adorka. Jak Katra. Mi się podziała lampka, a bez niej Glimmer nie zaliczy wyzwania, a bez wyzwania nie może zostać królową. Ach, naraziłem los całego królestwa. Da? Ech, ale... Po co to wyzwanie? Tego jednego nie rozumiem. Po co to wyzwanie? Jak i tak ona jest jedyną osobą, która obecnie może tą królową zostać. Więc po co to wyzwanie w ogóle? Musimy odnaleźć tę lampkę, a Glimmer się nawet nie dowie. Przecież skubana gdzieś musi być, nie? Wszystko będzie tak, jak trzeba. Oho, Shadowweaver, oczywiście. Nie ma powodu do niepokoju. Jestem tu teraz gościem. No tak, bo ona niestety zawarła umowę z Glimmer, że ta jej pomoże uwolnić Atorę w zamian za to, że Shadowweaver będzie sobie chodziła po wolności. No niestety, i to jest teraz konsekwencja tego. Shadowweaver po raz kolejny będzie robiła to, co potrafi najlepiej. Będzie bezcennie manipulować, będzie bezcennie knuć. I to jest w tym wszystkim najgorsze. Nie widać? Przekaż proszę naszej nowej królowej moje życzenia pomyślności. Mam nadzieję, że nadal będziecie się przyjaźnić. Władza zmienia ludzi.
Bo co, zmieniła Katrę? Akurat to jest tylko i wyłącznie twoja wina, że Katra się taka stała. Ale ona teraz będzie chciała Glimmer teraz manipulować, to jest tym wszystkim najgorsze. Najpierw manipulowała Adorą, Katrą, teraz z kolei Glimmer będzie chciała manipulować, sobie ją upatrzyła jako swoją kolejną ofiarę. Glimmer jest dobrą przyjaciółką, będzie równie dobrą królową. Mam nadzieję, że się nie rozczarujesz. Ale ona jest naprawdę bezcelna, ta sama do Weaver. Jest to, co jest w niej, to jest ohydne, to jest to, że ona zawsze na takie ofiary, którymi może manipulować, wybiera sobie nastolatki. Nastolatki albo dzieci. Najpierw manipulowała Majka, potem manipulowała Adorą, następnie Katrą, teraz z kolei Glimmer będzie chciała manipulować. Adoro! Zamrażałam każdego, kto próbował się zakraść, ale zaczyna mi już na nich brakować miejsca. Prosta, ale nie o to jej chodziło. I to piorunem! Biedny sikok. Mermisto? Kwiaty to przecież moja działka. No właśnie, perfuma się powinna tu zająć. To sztuka i tak się podoba Glimmer. Nowa królowa, nowa era. Przestańcie! Psujecie Glimmer jej wielki dzień! Bramkarz! Dobra, czy któraś z was widziała świętą lampkę? Że... tamtą? Aha! Słuchaj, ty ją znalazł. A my jej wszędzie szukaliśmy. Dzięki, Swiftie. Pokażę ją królowej Glimmer, a ona na to. Drogi Swiftwindzie, może zaśpiewałbyś mi swoją pieśń, koronę? Ja jej spocała pana, ale dobrze znowu widzę Swiftwinda. Dawno go nie było. Glimmer, powiesz łaskawie Perfumie, żeby nie kwestionowała twych światłych decyzji. Co? Ja nie? Gdzie tu masz koce? Seahawk strasznie marudzi, że przemarł. Co? Czemu to robisz? Się zaraz zaczyna. Glimmer, gdzie jest lampka? Ja ją! Dajcie jej spokój! Ona osaleje przez was. A teraz moja pieśń. No przecież wszyscy wiedzą, że Glimmer wolałaby mnie powierzyć kwiaty. Glimmer jest innego zdania. Glimmer, goście się przestańcie nie przestańcie wszyscy męczyć Glimmer! Prosta, niezły coś, ale ty też masz coś z Glimmer. Ale okej, no przynajmniej ona jedyna sobie zdaje z tego sprawę, że powinni coś trochę uspokoić. Jak to mija? Wy tak nie rozchodzi? To wyglądają na dziś, przestańcie wszyscy! Się wspomina trzeci odcinek z Mighty Pony, gdy one się kłóciły o to, który z nich toalet powinna dać bilet i w końcu toalet nie wytrzymała tego. Glimmer, naprawimy to wszystko. Proszę, miejmy to już za sobą. Wracamy do Hordy, do Katry. A co ty tu robisz? Słyszałaś, Hordaka, chcę się pozbyć całego tego szmelcu najszybciej jak to możliwe. Okej, w ten sposób on chce zapomnieć o Entrapcie. No bo on wierzy oczywiście w to, że ona ich ostatecznie zdradziła. Hej, wiem, że musiałaś podjąć mega szybką decyzję, co w pełni szanuję, ale nie chciałaś chyba zesłać Entrapty na Wyspę Bestii na zawsze. Bo wiesz, tak sobie myślałam, żeby tam pojechać i ją przywieźć. W końcu to nasz... No, Skorpia, ona nigdy nie była zła, ona jest zawsze... Ona... Dobra, źle to ujęłam. Ona nigdy nie była zła, zawsze właśnie miała to dobre serce, ona tylko właśnie jest po stronie Hordy ze względu na Katrę. Ona tylko właśnie... Z powoli chyba Skorpia też zaczyna dostrzegać, że z Katrą jest coraz gorzej. To przyjaciółka. Entrapta nas zdradziła i dostała to, na co zasłużyła. Wcale was nie zdradziła, po prostu zachowała się rozsądnie i nie chciała odparać tego portalu. Zresztą no Hordak też by nie chciał odparać tego portalu, gdyby Entrapta mu powiedziała o wszystkim, co wtedy byś stwierdziła, że Hordak też was zdradził. Gdzie by nas tam zdradziła? Chciała nas ratować przed portalem i miała rację, gdyby Adora go nie położyła. Oj, naprawdę Skorpia, nie mów nigdy Katce za Adora to i Adora tamto, bo to jeszcze bardziej zdenerwuje Katrę. Prawda, zdradziła Hordaka. A co do portalu? Zrobił z rebelii jatkę, co znaczy, że zadziała. No właśnie, nie zdradziła Hordaka. Wręcz przeciwnie, Hordak sam by tego portalu nie chciał uruchomić, gdyby się dowiedział o wszystkim. Jasne,
I Katra sobie zdaje z tego sprawę, tylko no teraz jakoś próbuje przekonać Skorpi do tego. To jest nieprawdą. Dobrze. A teraz tu posprzątaj. Z Katrą jest coraz gorzej niestety. Już dobrze. Możecie wyjść. O, Cianili. Nic się nie martw. Nie pozwolę, by coś ci się stało. Skorpes teraz będzie opiekować Emily. No myślę, że zdaję sobie sprawę z tego, że jest to winno Entrapcie. Za to, co Katra z nią zrobiła. No niestety, no, z Katra jest coraz gorzej, ona się zaczyna w tym momencie zachowywać jak Shadow Weaver, no. Niestety. Super jest to, że Atena na tą okazję założyła tą swoją skienkę, którą miała na balu. Znowu możemy zobaczyć tą bardziej dziewczęcą stronę Adory. Zebraliśmy się tu dziś na uroczystej koronacji królowej Glimmer z Bright Moon, która wypełni wyzwanie królowych, by zostać naszą nową władczynią. Będzie jej towarzyszyć dwoje świadków, mistrz łuczniczy Bow i Adora, Shira, księżniczka mocy. Niech prowadzi cię światło, pewnie i bezpiecznie, byś pojawiła się jako nowa królowa Bright Moon. Będę musiała teraz ukończyć to wyzwanie. No dobrze, że ona faktycznie może korzystać też z pomocy Adory i Bozo, oni mogą mi towarzyszyć. Więc wyzwanie! Jesteśmy w tym dobrzy! Możemy już wreszcie zacząć? Mam serdecznie dość kwiatków i kolorków i reszty tych durnych decyzji. No właśnie, dla mnie to jest za dużo, ona chce się uspokoić, chce mieć chwilę spokoju. A w wyzwaniach marni jesteśmy. Wow. Jest strasznie zestresowana, no i stąd jej zachowanie. O, nie mogę uwierzyć, że te tunele były pod naszymi stopami przez cały ten czas. To jak głęboko zeszliśmy? Co wam się porobiło? Przestańcie się tak zachowywać! Ale jak? Jak? O tak! Glimmer, my tylko... Nieważne, to wszystko jest nic nie warte! Hej! Patrzcie! No, ona już powoli wybucha, no i tu zestresowana, no akurat ciągle ją wszyscy męcą w tym momencie, nie daj mi spokoju, no to nic dziwnego, że się tak zachowuje. No to widzi wiadomo, gdyby fani napis Trends oglądali ten odcinek, a na pewno to oglądali, no to już by twierdzili, że o, Glimmer jest najgorszą, Glimmer jest zła, nienawidzimy Glimmer! Bo niczego innego po fanach napis Trends nie można oczekiwać, na pewno nie można oczekiwać jakiejkolwiek empatii i zrozumienia. Komnata królowych! Patrzcie! To ołtarz! Czytałem o nim w zwoju! To miejsce na lampkę! Tylko właśnie, wyzwanie będzie potwór, z którym się będą musieli zmierzyć. Będzie po prostu to jest porobane wyzwanie, a co? Zmusiła coś z tego robić? Żeby zostać królową? Trzeba obłaskawić. Bo! Zawikłane strasznie było! Musimy się ewakuować! Teleportuj nas stąd! Ja nie mogę teleportować! Glimmer! Co? Czemu nie? Bo przestałam doładowywać moc! Co? Doładowanie samej siebie pełną mocą kamienia runicznego byłoby potwierdzeniem, że jej już naprawdę nie ma.
jakoś nagle kompletnie ją ignorują. Jakby nikt już jej nie pamiętał. Nie, no właśnie, ona chciała, żeby oni coś tam mówili na temat jej matki. No ale to ciężko odczytać, bo ludzie mają różne podejście do tego. Niektórzy chcą, żeby zmarli byli wspominani, niektórzy nie chcą. Więc no nie dziwię się, a to za jej Boże, jednak oni woleli wybrać tą drogę, tą ścieżkę, no, w której to nie będą wspominać nic o Anceli. No ale jednak okazało się, że powinni to byli robić. No ale to za skąd mogli wiedzieć, tak? Oni chcieli dobrze. Nie cenił! Dziś jest koronacja, ponieważ ona odeszła, a wszyscy zachowują się, jakby to była świetna imprezka, a nie jest! Jasne, że nie! Ale sądziłam, że mówienie o tym... o niej... będzie bolesne. Mam się tobą opiekować, Glimmer. To ostatnia rzecz, o którą mnie prosiłam. Opiekujcie się sobą nawzajem. Chciałam sprawić, by ten dzień był wspaniały, ale... Chyba nie wiedzieliśmy jak. Ja też tego nie wiem. Ale może wciąż możemy to jakoś ułożyć? Wspólnie. Jakąkolwiek drogę wybierzesz, zawsze będziemy przy tobie. Wesprzemy cię. No, ona potrzebowała tej rozmowy z nimi. Nawet jeśli ta droga prowadzi do gigantycznego kryształowego potwora. Zwłaszcza jeśli ta droga prowadzi do gigantycznego kryształowego potwora. Ze wszystkim sobie poradzimy. Jesteśmy świetni w wyzwaniach. Narasaj. No to chodźmy do dzieła. Lubię ich naprawdę, to jest fajna ekipa. Posępnego szerefu! Dobrze. Ciekawe by było, gdyby teraz nagle dostała skrzydła, no ale... nie będzie miała skrzydeł. Glimmer? Ona jest, zostawiła ostatnią wiadomość. Mama? Glimmer, wstępujesz dziś w ślady tych wszystkich, którzy nas poprzedzali. Teraz, kochanie, twoja kolej. Żałuję, że musiałam cię opuścić, lecz wiem, że sobie poradzisz, bo jesteś Glimmer. Jesteś bardzo, bardzo silna. Zrobiłam, co mogłam, by przygotować cię do rządzenia, lecz ty zawsze byłaś typem liderki. Jestem z ciebie bardzo dumna. Kocham cię. Ona jej chyba zostawiła tą wiadomość na wypadek, gdyby to się stało. Ona sobie zdawała sprawę z tego, co się jej może stać. Wasza wysokość? Dopóki wy nie jesteście przy mnie, tak. No dalej, zwijajmy się stąd. Zrobiły dla niej posąg Anceli. Już czas.
No i chyba ta tam Majka widziałam również. Glimmer teraz naprawdę będzie zdeterminowana, żeby wygrać z Hordą. Jakby nie patrzy, ma teraz mocną motywację, będzie chciała pomścić nie tylko ojca, ale i również matkę. Tak! No i Horda. I to jest plot twist, którego myślę, że ci, którzy pierwszy raz oglądali Shire, się nie spodziewali. Katra na tronie Hordaka. Nic na to nie wskazywało wcześniej, że miałaby nagle przejąć tutaj władzę. Witaj, Horda. Co ty sobie wyobrażasz? No, Hordak, niestety dla ciebie w tym momencie ona ma również władzę nad tobą, ale powiem tak, szkoda, że ona w polskim dubbingu nie powiedziała hej Hordak, ponieważ w angielskim dubbingu ona was powiedziała hej Hordak. Szkoda, że w polskim dubbingu też tego nie powiedziała. No hej Katra. Ona sobie coraz bardziej śmiele poczyna. Nie, ona znalazła ten słaby punkt Hordaka i teraz będzie to wykorzystywać na swoją korzyść. Może mnie posłuchasz? Teraz ma ona również władzę nad nim. Jak już z tobą skończę? Hej, rozchmurz się, szefie. Sam mówiłeś. Wielki, zły Horde Prime odebrał twą wiadomość. Nie chciałbyś podbić Etheri, zanim tu zawita? On chyba nie jest z tych, co wybaczają porażki. Mów, czego chcesz. Koniec z twoimi eksperymentami. Czas zdusić rebelię. Na dobre. A ty mi w tym pomożesz. Myślę sobie, że wspólnie osiągniemy coś wielkiego. Katra sobie poczyna coraz śmielej. No i to jest koniec pierwszego odcinka czwartego sezonu Shiry i cóż mogę powiedzieć? A muszę powiedzieć, że no jest to naprawdę epickie rozpoczęcie czwartego sezonu. Zachowanie Glimmer jest w pełni zrozumiałe. Ona straciła najpierw ojca, teraz matkę. Jest jakby tylko wszystkiego pomału, to w trakcie tej koronacji była tak zestresowana. Tyle ludzi od niej wymagali, że ma zrobić to, że ma zrobić tamto, że ma to potwierdzić i ma jeszcze tamto potwierdzić, no to nic dziwnego, że była naprawdę zestresowana. I potrzebowała też między innymi tej szczerej rozmowy z Adorą i Bo, kiedy to powie, że czuje się źle z tym, że już praktycznie nikt nie wspomina o jej matce, jakby faktycznie wszyscy o niej zapomnieli. No ale też rozumiem Adorę i Bo, że woleli o niej nie mówić, dlatego, bo różne podejście ludzie mają odnośnie osób, które stracili. Niektórzy ludzie wolą jednak, żeby o nich mówiono. Jednak niektórzy ludzie wolą, żeby też o nich nie mówiono. No i na tej podstawie ciężko stwierdzić, jakie podejście tutaj
podjąć, na jakie podejście się zdecydować, co lepiej mówić o tych zmarłych, czy nie. To jest, no, nie no, Angela wiadomo, teoretycznie nie jest zmarła, ponieważ ona utknęła w portalu, no ale z perspektywy Glimmer, z perspektywy Adory, z perspektywy Bow, z perspektywy Resty, no to ona nie żyje, bo jej się nie da uratować, jej się nie da ocalić. Ona naprawdę odeszła i nic nie da się już z tym zrobić. No bo portal zniknął, więc oni się do portalu nie dostaną, nie uratują jej. Ona jest właściwie utknięta między światami. I to jest naprawdę chore, mocne. No i tutaj Shira pokazała, że się nie pierdoli, że jak twórcy chcą, to potrafią faktycznie jakąś postać, no. W pewnym sensie jakby nie ma chcieć uśmiercić. Ale naprawdę podoba mi się to, jak od czwartego sezonu będą te zmiany, bo Glimmer się zmieniła. Glimmer ma teraz nowy look, który, no, z mojego punktu widzenia jest lepszy od tamtego looku, który miał. Tutaj już faktycznie wygląda bardziej doroślej, wygląda na taką bardziej dorosłą. I również zarazem też na taką dziewczynę, która faktycznie przeżyła sporo. I Glimmer naprawdę będzie postacią bardzo istotną w tym sezonie. Nawet muszę powiedzieć, że bardziej istotną być może nawet od Adory, bo tutaj naprawdę sporo wątków będzie się skupiało na niej i również w tym sezonie będzie zauważalne to, jak ona się będzie zmieniać również, co ciekawe, ta Glimmer się będzie zmieniać. I to niekoniecznie zawsze w tym pozytywnym aspekcie się będzie zmieniać. Glimmer będzie naprawdę zdesperowana do tego, żeby wygrać z Kordą i ona nie odpuści, ona będzie robiła absolutnie wszystko, co w jej mocy, żeby wygrać z Hordą, no i to może naprawdę sprowadzić różne konsekwencje na nią oraz na jej przyjaciół, no i będziemy to zgłębiać właśnie w kolejnych odcinkach. Nie będę może dokładnie zdradzać, o co chodzi, bo ten wątek jest zbyt zajebisty, żeby teraz go bezcelnie zaspoilerować. No to jeszcze będę omawiać w kolejnych odcinkach. Ale dość powiedzieć, że Shadowweaver na pewno będzie się wtrącała. Shadowweaver już sobie opłaciła Glimmer jako następną osobę, którą mogłaby zmanipulować, ponieważ Shadowweaver zdaje sobie sprawę z tego, że jak kogoś może zmanipulować, to właśnie może zmanipulować nastolatkę. No a biorąc pod uwagę to, jak nastolatki w tej bajce, no, są zdesperowane, żeby wygrać, no bo wiadomo, tutaj są w wojnie, uczestniczą w wojnie, no to dla Shadowweaver jest to idealna okazja, żeby mogła to oczywiście wykorzystać na swoją korzyść. I naprawdę, no, Shadowweaver też będzie po raz kolejny cwaniacyła, będzie kozacyła i no będzie naprawdę trzeba na nim uważać, bo po raz kolejny będzie pokazywać, że naprawdę potrafi dobrze czytać myśli ludzi, że potrafi dobrze czytać ludzi jak z kartki i pokazać naprawdę po raz kolejny, no potrafi być niebezpieczna. Katra z kolei przejęła władzę w Hordzie. Ma teraz ona władzę nad samym Hordakiem. No, to było takie niespodziewane, bo ostatnia scena, przed tą sceną z Katrą, którą mieliśmy, to właśnie scena, jak Katra zaczęła, no trochę się tak jakby wyzywać na skorki i nic nie wskazywało na to, że w następnej scenie Katra przejmie władzę, że dobierze się ona do Hordaka. No ale najwyraźniej zauważyła jego słabość, że jest ona w stanie nim kontrolować. No ona chce wygrać z Adorą, no i z tego powodu, że Hordak również chce podbić Eterię, żeby zaimponować Hord Prime. No Katra już teraz wie o Hord Prime obecnie. Ona już wie o Hord Prime. Z kolei no reszta jest o Hord Prime, nie wie Adora, Glimmer, bo oni jest o Hord Prime, nie wiedzą, ale Katra już wie o Hord Prime. No i będzie to chciała wykorzystać, będzie chciała zmanipulować Hordaka, żeby ten pomógł jej wygrać, no tyle, że właśnie w tym momencie tak jakby to Katra będzie liderką Hordy, a nie Hordak już. Teraz Katra będzie rządzić. No i powiem tak, z jednej strony można mówić, że jest to zemsta, zasłużona zemsta i zasłużona kara dla Hordaka za to, jak on wtedy nie traktował Katrę, ale z drugiej strony no też Katra tutaj korzysta z tego, że zdradziła Entraptę, i również manipuluje Hordakiem, że Entrapta ich zdradziła, co oczywiście jest nieprawdą. No i z tego powodu ja mimo wszystko Hordakowi trochę współczuję, dlatego ponieważ Entrapta, jakby nie patrzeć, była dla niego taką jedyną pozytywną energią, która faktycznie mogła sprawić, że on by się mógł zmienić na lepsze. Dla niego Entrapta była jedyną osobą, której naprawdę ufał, na której naprawdę mógł polegać
I teraz dowiadując się o tym, że ona go niby zdradziła, choć wiadomo, ona wcale tego nie zrobiła, no ale Katra mówiła już, że ona go zdradziła, no i w tym momencie Hordak nawet nie jest na tyle, co na nią zły, ale nie może w to wszystko uwierzyć i chce wyrzucić wszystkie rzeczy związane z Entraptą, ponieważ w ten sposób chce o nie zapomnieć. On zamiast się na nią gniewać, chce o nie zapomnieć. To tylko pokazuje, że on naprawdę ją polubił, naprawdę się do niej przywiązał i naprawdę zaczął jej ufać. No i z tego powodu uważam, że mimo wszystko trochę można mu współczuć, bo to, co on jest, taki jest, to też uważam, że to nie jest do końca jego wina. Ponieważ on jakby nie patrzeć został stworzony przez Horde Prime. I Horde Prime, no zresztą sam Hordak wspominał, że widział w niego takiego defekta, który to jest problemem i należy się go pozbyć. No i to właściwie Hordak zdolnie pozbył się Hordaka, teraz Hordak właśnie tutaj był w stanie przetrwać, był w stanie stworzyć swoją własną armię Hordy. No i teraz chcą tutaj sprowadzić resztę wojsk Hordy. No a właściwie można by Zeus to po części zrobił, no bo Horde Prime faktycznie otrzyma wiadomość, nie będzie się kierował w stronę Eterii. No a teraz już zostaje mu tylko i wyłącznie przejęcie władzy w Eterii. To jest jeszcze jego cel. On chce to zrobić dlatego, ponieważ chce zaimponować Horde Prime. No ale w tym spadku już go do końca o to nie obwiniam, ponieważ jakby nie patrzeć, to jest podobny wątek jak w Detroit Become Human. Nie można obwiniać Connora o to, że walczył on przeciwko androidom, tylko o to już można obwiniać ludzi, którzy nim kierują. No i podobnie z Hordakiem. Że no Hordak jakby nie patrzył, jest skierowany przez Horde Prime. Przez całe życie on widział tylko i wyłącznie zło wokół siebie. No i nic dziwnego, że sam stał się zły. No, Entrapta jest jedyną osobą, która faktycznie była dobrą osobą, dobrą, no, zecą, która mu się trafiła w życiu. No i właśnie za sprawą Entrapty on się zaczął trochę na lepsze zmienię. Zaczął być dla niej miły faktycznie. Nawet raz ją skomplementował, więc Entrapta miała na niego dobry wpływ, tylko niestety przez to, że no, Katra zdradziła Entraptę, no to teraz Hordak jest po raz kolejny zdesperowany, żeby wygrać tą wojnę. No ale Katra jest jeszcze bardziej zdeterminowana, żeby tą wojnę wygrać. No i tak się teraz sprawy obecnie mają. Hordak, tak jakby nie patrzeć, też ostatecznie jest postać głęboka, na którą można różnie patrzeć. No bo tutaj on właściwie z Horde Prime ma podobną relację, jaką Katra miała z Shadowweaver. Więc no właściwie to o ich syny można przede wszystkim obwiniać Horde Prime oraz Shadowweaver. To oni są odpowiedzialni za to, jak się teraz obecnie zachowują zarówno Hordak, jak i Katra. No ale dobrze, myślę, że w tym momencie już będę kończyć. No po raz kolejny długi odcinek, no ale teraz naprawdę te odcinki Siry są tak ciekawe i tak ogólnie głębokie te odcinki są, że tutaj naprawdę będę miał teraz sporo do powiedzenia w tych odcinkach, więc należą oczekiwać tego, że te moje odcinki Siry teraz myślę, że spokojnie będą trwały tak do 50 minut być może nawet z reguły, jak to jest obecnie, więc no odcinki będą długie, bo będę miała sporo do powiedzenia. No ale to sobie dobrze, tak? To świadczy naprawdę dobrze o tej bajce, że mamy naprawdę sporo do powiedzenia na ten temat i że naprawdę ta bajka jest na tyle ciekawa, że mogę o niej spokojnie mówić aż przez 50 minut. Oczywiście licząc komentowanie danego odcinka. No ale też wiadomo, że gdybym kiedyś zrobił lore wideo na temat Glimmer chociażby, no to obstawiam, że to lore wideo też by wtedy trwało z 2 godziny nawet, bo naprawdę te postacie mają tak długą, tak głęboką i tak obszerną i tak zróżnicowaną historię, że naprawdę jest o czym rozmawiać. Shira to jest naprawdę głęboki temat, prawdziwe arcydzieło, o którym można rozmawiać godzinami, jeśli tylko się chce, jeśli tylko również mamy w sobie tyle siły, żeby aż tyle gadać. No mnie akurat aż tak długie gadanie przez 9 godzin wycięciło, więc pozwólcie zaskoczę w tym momencie. To będzie na tyle na kolejny odcinek. To będzie ciekawe, ponieważ w kolejnym odcinku poznamy tą postać, która się pojawi właśnie w Sizze. I to też będzie naprawdę kolejna bardzo fajna postać. No ale dobra, ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle. Bywajcie.